O godzinie 14:20 czasu miejscowego polska delegacja partyjno-państwowa udała się do Fenianu. Po trzygodzinnym przelocie z Ułan-Bator samolot specjalny z Wojciechem Jaruzelskim ląduje o godzinie 17 czasu miejscowego w porcie lotniczym w stolicy Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Hasła w języku polskim, biało-czerwone flagi, powitanie z sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, prezydentem Republiki Kim Ir-senem. Raport dowódcy kompanii. Odegrano hymny narodowe obu państw. Obaj mężowie stanu dokonują przeglądu kompanii honorowej. Powitanie z przedstawicielami władz partyjno-państwowych KRLD oraz z członkami korpusu dyplomatycznego. Kwiaty od koreańskich dzieci. Defilada kompanii honorowej. Kwiaty od dzieci polskich. Bezpośrednie powitanie Wojciecha Jaruzelskiego z mieszkańcami koreańskiej stolicy oraz z grupą polskich obywateli. Jest wśród nich również młodzież ZSMP z brygady imienia Kim Jong-ila.